Cześć. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj zajmujemy się wylinką naszej ulubionej samicy gieni. Wylinka była już około tygodnia temu. Pająk dość długo dochodzi do siebie, aczkolwiek udało mi się jakoś zabrać tą wylinkę. Wiadomo, że była oczywiście zasucha. I każda jakaś próba rozłożenia jej skończyłaby się po prostu połamaniem i nic by z niej nie było. Dlatego też włożyłem do pojemnika z mokrymi ręcznikami. Położyłem nagrzejnik. i myślę, że teraz jest na tyle elastyczna, na tyle złapała tą wilgotność, że bez problemu będziemy mogli ją spróbować rozłożyć. Także za chwilę spróbujemy to zrobić. O tak jest na tyle elastyczna, że bez problemu się uda. Już to widzę. Ale to jest naprawdę kawał wylinki powiem wam. Patrzcie tak to wygląda. Oczywiście, wylinka jest na takiej podstawce, którą właśnie wykorzystamy do tego, aby ją odpowiednio rozłożyć. Tutaj mamy karapaks z częścią odwłoka i reszta wylinki. Myślę, że naprawdę mega to będzie wyglądało, jak się uda. Dobra, a więc karapaks z częścią odwłoka na razie odstawimy na bok i zajmiemy się resztą wylinki. Ale jest naprawdę duża, słuchajcie. Spójrzmy jeszcze od do dołu jak wyglądają helicery naprawdę są potężne tak jak widzicie jeżeli wylinka jest odpowiednio namoczona jest elastyczna to bez problemu możemy ją sobie formować tak jak chcemy i nie ma wtedy ryzyka że po prostu coś połamiemy patrzcie jaka duża oczywiście jest teraz tak prowizorycznie dopiero rozłożona także no mamy ogromną wylinkę Teraz muszę się zająć tym, aby ją odpowiednio na tej podstawce ustawić, póki mi tutaj nie wyschnie z powrotem. Także no już zobaczycie efekt tak naprawdę końcowy tego rozłożenia. Musicie przyznać, że wygląda naprawdę fajnie. Użyłem zamiast tamtej podstawki takiego metalowego pudełka. I wylinka jest w środku. Wygląda super. Takie mini gąbki samoprzylepne. Później po prostu nabijałem odnóża szpilkami. Właśnie na te gąbki i ostatecznie tak to wygląda. Za chwilę porównamy sobie wielkość z poprzednią wylinką, a naprawdę różnica jest duża. Z tego, co już na pierwszy rzut oka widzę, zobaczcie, tutaj mamy nową, a tutaj mamy starą. Wydaje mi się, że naprawdę jest duża różnica wielkości. Oczywiście ta nowa wylinka jest zdecydowanie większa. Co prawda, tutaj odnóża są troszeczkę mniej, jakby rozciągnięte do boków, aczkolwiek, no widać. Po wszystkim, że jednak jest dużo większa ta nowa wylinka, także Pająk sporo zwiększył swoje rozmiary. No i zobaczymy, jak to będzie po następnej wylince. Prawdopodobnie kolejne spore powiększenie. Naprawdę genia już jest ogromnym Pająkiem. Naprawdę fajny sposób takie preparacje wylinek. Możemy bardzo dobrze właśnie obserwować przez to wzrost Pająka. Także naprawdę polecam, jeżeli macie. Pająki, możecie takie wylinki po prostu zachowywać. Bardzo fajna pamiątka, moim zdaniem. Jeszcze najlepiej, jakby sobie gdzieś nad wylinką zapisać dokładną datę, tak aby wszystko miało swój porządek. No, zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Zobaczcie, jak ładnie genia się tutaj rozłożyła na tym hamaku. Już dochodzi do siebie, myślę, że jeszcze trochę go ściągnie i będziemy mogli za jakiś tydzień, może półtorej nakarmić pierwszy raz po wylince. Także na pewno z tego będzie shorts. Tak jak mówiłem, no jest to mój ulubiony pająk, ogromny sentyment. Na dzisiaj to wszystko, łapeczka w górę, subskrypcja i czekajcie na następne filmy, Siemanko.